dobry, witam Was w nowym filmie i zapraszam na coś w rodzaju projektu Denko, czyli powiem Wam po prostu, co sądzę o kosmetykach, które ostatnio zużyłam, czy są warte swojej ceny, czy warto je kupić, czy na przykład nigdy do nich już nie wrócę. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej i myślę, że zacznijmy od kolorówki, bo moi drodzy, mam kilka takich kosmetyków i pierwsza rzecz, którą zużyłam już, to baza z Affect, która pojawiła się w ulubieńcach 2020, więc chyba nie muszę mówić, że ją lubiłam i dalej ją lubię, ale no, faktycznie jest naprawdę bazą, którą warto się zainteresować. Szczególnie jeżeli macie cerę suchą, normalną i potrzebujecie takiej bazy typowo nawilżającej, ona nie będzie robiła nic więcej, oprócz oczywiście takiego jeszcze delikatnego utrzymania dłużej po prostu całego makijażu, ale przede wszystkim jest to baza fajnie nawilżająca, więc jeżeli się nad nią zastanawialiście, no to myślę, że mogę ją polecić, zresztą pojawiła się w ulubieńcach. Czy kupiłabym ją ponownie? I tutaj muszę Wam powiedzieć, że ostatnio odkryłam inną bazę, którą w tym momencie lubię bardziej. Więc na ten moment wolałabym kupić tamtą niż tą, ale dalej nie umniejsza jej to, że jest naprawdę świetna i bardzo dobrze mi się z niej korzystało. Kolejny produkt to odżywka do rzęs, w sumie baza pod maskarę z Essence. Czy kupiłabym ponownie? Mam i cały czas używam. Dla mnie jest to najlepsza baza pod maskarę, której kiedykolwiek używałam. Wcześniej miałam cały czas odżywkę z Eveline, ale ta daje jeszcze bardziej spektakularny efekt. I to, co ona ma robić, to właśnie dawać jeszcze taki większy efekt wow na rzęsach przez to, że po prostu jest to kolejna warstwa i ona nie sprawia, że na przykład rzęsy bardziej się sklejają, czy że maskara się osypuje, czy coś takiego, nie. Ona jest naprawdę świetna i bardzo lubię jej używać i nie wyobrażam sobie, żeby teraz na co dzień nie użyć tej bazy pod maskarę, no bo jednak robi na tyle fajny efekt, że chcę jej używać cały czas. To już jest standard, kolejne dwie zużyte kredki z Golden Rose. Kupiłabym ponownie. O kurczę, nie mam jej tu. Aha, bo ja dopiero dzisiaj ją, tą jedną zużyłam, ale jak ostatnio robiłam zamówienie na EZF, że to zamówiłam kolejne opakowanie. Najlepsza kredka do brwi ever. Chyba nie muszę się już powtarzać. Ja mam odcień 102 i to jest dla mnie idealny właśnie kolor. Mam ją też dzisiaj na brwiach i mam ją na brwiach praktycznie za każdym razem. Testowałam inne kredki i inne też są fajne, ale w niej jest coś takiego, że cały czas po prostu chcę ją kupować i cały czas używać tej samej. I kolejny produkt, w końcu zużyłam ten korektor z Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer, więc to jest ostatni film, w którym zobaczycie ten pogryziony korektor. Miałam go w odcieniu 1N. W tym momencie jest jeszcze jeden jaśniejszy odcień i przez długi czas byłam przekonana, że kupię kolejne opakowanie, ale ostatnio odkryłam korektor Znam, który też pojawił się w moich ulubieńcach 2020. W tym momencie mam też pod oczami korektor, którym jestem mega zaskoczona i będzie w przyszłym tygodniu chyba, albo w tym tygodniu, kiedy wy oglądacie ten film, będzie właśnie film z tym korektorem. No jest genialny. Jestem w ogóle w szoku, że taki korektor, którego nigdy nie widziałam, może być aż tak fajny, więc w tym momencie raczej nie planuję go kupić ponownie, ale jeżeli szukacie korektora, który będzie miał średnie krycie, który będzie nawilżał, który będzie utrzymywał się przez cały dzień i wyglądał dobrze pod oczami i chcecie po prostu coś droższego, a nie coś z drogerii, no to bardzo Wam polecam. Już ostatni produkt to jest już bardziej właśnie takie połączenie pielęgnacji i kolorówki, bo to jest filtr z SVR Sunsecure Blur 50. Najlepszy filtr przeciwsłoneczny, szczególnie dla osób, które nie mogą się przekonać do filtrów. Już mówiłam Wam o nim tyle razy, to jest też już moje chyba trzecie opakowanie i na pewno kupię kolejne, więc to tyle. Nie będę więcej mówiła, bo na pewno już o nim słyszeliście, ale jest genialny. Dobra, no to teraz przechodzimy do mojego koszyka z pielęgnacją już stricte. Zużyłam, ojejku, jak to się klei, żel do mycia twarzy z Basic Lab, to jest żel oczyszczający do skóry suchej i wrażliwej. Bardzo fajny żel, bardzo dobrze domywa, nie wysusza skóry, nic złego się nie dzieje, jest naprawdę bardzo w porządku. Czy kupiłabym go ponownie? W sumie no, nie kupiłam go, bo go też dostałam, ale jest tyle dobrych żeli, że nie wiem, czy do niego wrócę. Ale jeżeli go macie, albo możecie go kupić taniej, albo po prostu chcecie go przetestować, to bardzo polecam, bo jest fajny. Tyle. I to w sumie jest jedyny żel do mycia twarzy, który zużyłam, więc teraz może przejdźmy przez toniki, bo zużyłam dwa toniki. Pierwszy to jest linia mineralizująca mgiełka do twarzy. Przyjemna. I to tyle. Nie zauważyłam większego nawilżenia, nie zauważyłam jakichś takich jeszcze lepszych, fajniejszych efektów, więc jest bardzo przyjemna, ale nie kupiłabym jej ponownie. Natomiast
ten tonik z Bielendy, to jest tonik łagodzący, nawilżający z aloesem i kurkumą, już jak najbardziej bym chętnie go kupiła ponownie, chociaż nie jestem tych osób, które kupują często takie same toniki, bo jest tyle toników, że po prostu chciałabym przetestować wszystkie, ale po tym czułam takie delikatne złagodzenie i nawilżenie skóry, co mi się podoba. Nie jest to krok, który na przykład mógłby mi zastąpić serum, to na pewno nie. Ale faktycznie jest to tonik, po którym widziałam różnicę. Dlatego powiedziałam, że mogłabym go kupić ponownie, bo naprawdę byłam z niego zadowolona. No i znowu nie jest to też drogi produkt, więc czemu nie? Okej. Okay. Płyn micelarny. I wiecie co, ja w ogóle kupiłam sporo kosmetyków takich drogeryjnych, żeby nagrać Wam film o drogeryjnej pielęgnacji, więc możliwe, że jeszcze to zrobię. Zobaczę może, co jest w drogerii nowego, żeby nie pokazywać Wam tam jakichś takich, wiecie, odgrzewanych kotletów. Ale między innymi kupiłam wtedy właśnie ten płyn micelarny z Sorei, który już zużyłam. To jest aquash od woda micelarna mineralna. Bardzo fajna, bardzo dobrze zmywa makijaż, nie szczypało mnie w oczy, fajnie sobie radziła z tuszem, więc jak najbardziej mogę Wam polecić. Czy kupiłabym ponownie? Myślałam, żebym to mogła rozważyć. Znowu, jest tyle płynów micelarnych, że chętnie kupowałabym kolejne, ale ten jest naprawdę dobry, więc myślę, że jakbym na przykład zobaczyła, że jest w promocji i nie byłoby nic innego ciekawszego, no to bym ją wzięła, bo naprawdę jest spoko. Nakomi Papaya Face Mask Enzyme Scrub Glow zużyłam. Niestety ona jest mało wydajna, miałam ją na twarzy 4-5 razy max. I to jest maska, która bardzo delikatnie oczyszcza skórę. Nie podrażniając, nie wysuszając, więc to jest bardzo duży plus, bo w sumie robi to, co ma robić. To, co mi się nie podobało, to to, że mamy tutaj jakiś mak w środku i on, nawet tutaj widać, że troszeczkę mi zostało, i on niestety strasznie ciężko się zmywał z twarzy, robiąc ogromny bałagan w łazience, bo oczywiście ten cały mak zostało mi na umywalce i musiałam to później jeszcze wszystko sprzątać, więc trochę czasochłonna maska, szczególnie po zmyciu, bo trzeba sprzątać i nie jest zbyt wydajna, przez to, że użyłam jej tylko 5 razy, to nie wiem, czy bym ją kupiła ponownie. Nie żałowałam, że ją miałam i nie żałowałam, że jej używałam i używam ją z przyjemnością, ale raczej bym do niej nie wróciła. I kolejne dwie maski, które zużyłam, no to ten mega znany peeling z The Ordinary, to jest AHA 30% IBHA 2% Solution. To jest moje drugie opakowanie i myślę, że w końcu prędzej czy później go kupię. Zapewne będzie prędzej w momencie, kiedy zużyję już jego zamiennik z Eveline, o którym mówiłam w tym filmie, więc jeżeli nie widzieliście, to zapraszam, to jest taki film pełni poradnikowy odnośnie właśnie tego, jak używać, co robić, czego nie robić, jakie są zamienniki, co innego polecam, jak używać, wszystko odnośnie właśnie tego krwawego peelingu, więc tutaj Was zapraszam. No i tam właśnie pokazywałam Wam tą maskę z Eveline, która jest praktycznie identycznym zamiennikiem, więc jeżeli skończę tą z Eveline i to będzie dostępne, to myślę, że sięgnę po to. No i to jest produkt, który po prostu bardzo mocno oczyszcza i złuszcza skórę, używam maksymalnie raz w tygodniu i byłam bardzo zadowolona, więc no kupiłabym ponownie. I już ostatni produkt, jeżeli chodzi o maski, to jest Cosrx Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask. Najlepsza maska nawilżająca, taka na noc, nawilżająco, odżywiająco, kojąca, łagodząca, no mogłabym się na nią rozpływać i rozpływać. Pokazałam Wam ją chyba też w Najlepszych Kosmetykach 2020. Tak mi się wydaje, że właśnie tam ją ostatnio pokazywałam. No i niestety się skończyła, to było moje drugie opakowanie i na pewno na 100% do niej wrócę, bo jest to chyba moja taka najlepsza z najlepszych, top of the top. I skoro kupiłam ją dwa razy, to już to o czymś świadczy i bardzo chętnie będę miała trzecie opakowanie. Kolejny produkt do demakijażu, który zużyłam, to jest Creamy olejek do mycia twarzy i demakijażu Moringa For You. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze zmywa makijaż, ale niestety bardzo mocno śmierdzi. I drugi raz bym go nie kupiła, nie kupiłam go, tylko go dostałam, ale sama z siebie bym go nie kupiła, dlatego że dużo bardziej wolę ten olejek do demakijażu z A. Florence Skincare, który Wam właśnie pokazywałam w tych Najlepszych Kosmetykach 2020, dlatego że przyjemniej pachnie, łatwiej się emulguje z twarzy i ma lepsze opakowanie, bo tutaj jednak muszę otworzyć i... Aha, tego w ogóle nie mogłam otworzyć już później. No, ale łatwiej mi się po prostu z tamtego korzysta. Niemniej jest to bardzo fajny produkt i bardzo dobrze zmywa, jeżeli lubicie takie typowo naturalne kosmetyki, no to myślę, że będziecie z niego zadowoleni. A jeżeli chodzi o sera, to zużyłam trzy. Pierwsze,
Timeless, serum z witaminą C, to jest też już moje drugie opakowanie, bardzo fajne serum z witaminą C, dosyć intensywne, więc na początku, kiedy go włączałam do pielęgnacji, to nie mogłam go używać codziennie, bo trochę podrażniał mi skórę, co zdarza się przy witaminie C, ale potem już mogłam go używać codziennie i nic takiego się nie działo, ale w sumie nie powinnam już o nim więcej mówić, dlatego że on już nie jest dostępny w Polsce, przez to, że jakieś takie są regulacje w Unii Europejskiej, które to serum nie spełnia, więc nie powinno być one sprzedawane. I niestety, no jest to koniec mojej przygody z tym serum, ale mam nowe, które będę teraz testować. Inne testowałam, bardzo mi się podoba, ale jeszcze nie jest w sprzedaży, mówiłam Wam to ostatnio, więc zobaczymy, jak będzie z serami z witaminą C w tym roku, bo bardzo je lubię. Ale inne jeszcze sera. Zużyłam to z marki Niod. To jest Non-Acid Acid Precursor 15% i to jest fajne serum przeciwzmarszczkowe, odnawiające i regenerujące skórę dla osób, które nie chcą albo nie mogą po prostu używać kwasów, dlatego że właśnie nie mamy tutaj żadnych kwasów, ale działa na podobnej, moim zdaniem troszeczkę delikatniejszej jeszcze zasadzie niż kwasy i byłam z niego bardzo zadowolona, ale czy do niego wrócę? Nie wiem, dlatego że znowu, ser mamy na rynku tyle, ja jestem z osób, które bardzo lubią testować nową pielęgnację, więc nie wiem, czy bym do niego wróciła, ale byłam z niego zadowolona. I ostatni już serum to jest serum z Basic Lab pod oczy z argireliną i kofeiną. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemne serum. Fajnie nawilża, fajnie odżywia, mamy tutaj kofeinę, więc też jeżeli macie takie podpuchnięte delikatnie okolice pod oczami, to powinno sobie z tym świetnie radzić. Czy kupiłabym ponownie? W tym momencie mam inne serum pod oczy, które chyba nawet jeszcze bardziej mi się podoba. To jest serum z marki PH Doctor, pani doktor Niny Wiśniewskiej. I to jest serum z glutationem i na razie go używam. I nie wiem właśnie, czy nie podoba mi się trochę jeszcze bardziej, więc muszę go jeszcze dłużej poużywać, żeby mieć już taką ostateczną opinię. Ale na ten moment nie planuję do niego wracać, bo mam tamto, które świetnie mi się sprawdza. I mam już ostatnie dwa kremy. Pierwszy zużyłam taką małą próbkę, w sumie nie próbkę, bo możecie kupić takie małe opakowanie na Cosibelle, jeżeli chcecie przetestować ten krem. I też mówiłam o nim w najlepszych kosmetykach 2020, więc tak krótko. Paula's Choice Omega Plus Complex Moisturizer. Dla mnie jest to najlepszy krem zimowy dla cery suchej na noc. I tyle. Odżywia, mocno nawilża, ochrania i tak jakby zamyka to całe nawilżenie, które na przykład nałożyliśmy z serum w twarzy, dlatego bardzo go lubię i to jest też już moje kolejne opakowanie. I mam ostatni produkt do włosów i to jest odżywka dwufazowa z Gliscura Total Repair, ekspresowa odżywka regeneracyjna i to jest też produkt, który przewija się w mojej pielęgnacji włosów już kilka dobrych lat, bo ona najfajniej pomaga mi w rozczesywaniu włosów. Jeżeli spsikam sobie mokre włosy tą odżywką i poczekam chwilę, to później one się już pięknie rozczesują i nie mam już żadnego takiego większego problemu z kołtunami, więc to jest dla mnie mega ważne, dlatego że ja mam też dosyć wrażliwą skórę głowy i nawet jeżeli ze 2-3 razy pociągnę sobie włosy, to ja już jestem tak wkurzona, tak mam wrażliwą właśnie skórę głowy, nienawidzę kołtunów i to właśnie bardzo dobrze mi pomaga w tym, żeby one nie były skołtunione. Nie wiem, co kupię teraz, dlatego że znowu wchodzę w tą powoli, taką bardziej świadomą pielęgnację. Ja wiem, że jakby w tym momencie tego nie widać, bo chciałabym też odzyskać swój naturalny skręt, ale że nie miałam czasu, żeby zrobić tą całą rutynę, która dla mnie jest trochę zbyt czasochłonna, kiedy muszę szybko, szybko, no to wygląda im tak. Ale dajcie znać, jeżeli macie jakąś taką fajną odżywkę, właśnie bez spłukiwania, do rozczesywania włosów, szczególnie właśnie z jakimś takim fajnym składem. Nie musi być w pełni naturalna, to jakby nie jest mój priorytet, ale taką, którą możecie bardziej polecić, a na przykład mieliście tą i to już, też ją lubiliście i tamtą też lubicie, to dajcie znać. Jednak to już było wszystko, mam nadzieję, że też takie mini, szybkie recenzje Wam się spodobały i coś tutaj Was zainteresowało, albo już wiecie, żeby teraz nie kupować, dajcie znać, co Wam się ostatnio udało zużyć, nad czym bardzo ubolewacie, albo bardzo się cieszycie, a ja już kończę, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa!